Marketing w ochronie, weź, przestań, przecież to nie zadziała. To jest akcja, transformacja. Ja nazywam się Krzysztof Ciesielski, zaczynamy. Zapewne wieszasz tabliczki informacyjne na ogrodzeniach chronionych obiektów. Pomijając względy formalne, to jaki jeszcze cel mają te tabliczki? Czy to jest ostrzeżenie dla przestępcy, że Twoja firma chroni ten obiekt? Czy to może jest informacja skierowana do potencjalnych klientów? Jakkolwiek by na to nie patrzeć, jest to forma reklamy zewnętrznej, czyli marketing. Jednak, czy uważasz, że tabliczki informacyjne na ogrodzeniach to obecnie najlepsza forma marketingu, na którą zasługuje Twoja firma? Dobre firmy i dobre produkty zasługują na dobry marketing. Dobry marketing to atrakcyjne treści, na które uwagę zwrócą klienci, a następnie będą gotowi Ci zaufać. Dobry marketing to przekaz, który skutecznie trafia do twoich potencjalnych klientów. Żeby robić dobry marketing, potrzebujesz dobre narzędzia i popularne media. Obecnie najlepsze media znajdziesz w internecie. Jeżeli jeszcze nie robisz marketingu w internecie, to jest już najwyższa pora, aby zacząć to robić na poważnie. Internet to nie tylko doskonały nośnik informacji o Twojej agencji ochrony, ale to również nowoczesne narzędzie sprzedażowe. W tym odcinku podpowiem Ci, od czego zacząć i na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. Czy wiesz, że internet jest obecnie najpopularniejszym kanałem reklamowym, który wyprzedził nawet telewizję? Porównując pierwszy kwartał 2020 do 2021, Udział telewizji w mediach reklamowych w Polsce spadł z 44 na 42,6%, podczas gdy w tym samym czasie udział internetu wzrósł z 38,4 na 44,2%. To wzrost o 17,5%. Na uwagę zasługują ponad 30% spadki takich klasycznych mediów jak prasa czy outdoor. To oczywiście mogła spowodować pandemia, jednak Trendy spadkowe dla tych starszych mediów są widoczne od dłuższego czasu. Tacy potentaci jak Facebook i Google notują gigantyczne, ponad 50% wzrosty z reklam. To wszystko pokazuje nam, że nie możemy pozostać obojętni i powinniśmy iść z duchem czasów. A mamy już czasy, w których klient nie musi wychodzić z domu, aby wybrać. Czy zamówić produkt i usługę? Wystarczy mu internet, ponieważ właśnie tam znajdzie wszelkie potrzebne informacje o produktach, a następnie będzie mógł podjąć decyzję o zakupie. To jest właśnie marketing i sprzedaż. Może to Ci się wydać jeszcze dziwne, ale ochronę też będzie można kupować przez internet. W Polsce tak naprawdę potrzebna jest jedynie prosta nowelizacja naszej bądź co bądź nieszczęsnej ustawy, a rynek zrobi błyskawicznie Resztę, dlaczego Internet wygrywa z innymi mediami reklamowymi. Przede wszystkim daje on potężne możliwości zaprezentowania Twojej oferty w różnych formatach konkretnej grupie docelowej klientów. Możemy tworzyć reklamy tekstowe, obrazkowe, wideo. Możemy je łączyć w zależności od potrzeb. I to wszystko naprawdę za nieduże pieniądze w porównaniu do telewizji, radia czy popularnej prasy. Po drugie, Reklamując się w internecie, możemy dotrzeć do konkretnej grupy odbiorców, przez co nie wydajemy pieniędzy na pokazywanie reklamy wszystkim, jak leci. Czyli właśnie tak jak w telewizji, radiu czy ogólnej prasie. Chodzi o to, aby docierać z informacją do tych ludzi, którzy byliby potencjalnie zainteresowani Twoją usługą, a nie do wszystkich. Jakie mamy narzędzia w internecie? Jakie możemy użyć pod kątem marketingu? Jest ich naprawdę bardzo dużo, ale na początek można wymienić cztery główne grupy: strony internetowe i tak zwane landing pages, social media, systemy mailingowe i serwisy z materiałami wideo. Chyba każdy to zna. Ale czy myślałeś kiedyś o tych mediach jak o doskonałym narzędziu sprzedażowym, jako takim wirtualnym handlowcu? Teraz Podpowiem Ci, na co zwrócić uwagę, jeżeli chciałbyś zacząć robić lub poprawić swój marketing w internecie, tak aby następnie skutecznie zaprzęgnąć go do sprzedaży swoich usług. Po pierwsze, strona internetowa. Nie powinna być ona jedynie piękną wizytówką firmy, lecz musi dobrze zaprezentować ofertę, a następnie umożliwić klientowi konkretne działanie tzw. call to action. To nie musi być wielkie dzieło artystyczne. Czasami wystarczy nawet prosty landing page, aby uzyskać dobre rezultaty. Natomiast nauka o tworzeniu stron jest ogromna i nie da się teraz wszystkiego omówić. Warto o tym poszukać informacji w internecie. W tym materiale chciałbym zwrócić Wam uwagę na kilka najważniejszych kwestii. Po pierwsze, primo. Żyjemy w czasach zalewu informacji. Aby treści w internecie zostały zauważone i zapamiętane przez Twoich klientów, muszą się czymś wyróżniać. Należy unikać sformułowań typu jesteśmy profesjonalną firmą z wieloletnim doświadczeniem, świadczymy usługi najwyższej jakości, bo to nie są żadne wyróżniki, wszyscy tak piszą. To jest po prostu bełkot. Na stronie głównej powinny być zaprezentowane w czytelny sposób elementy Twojej oferty, a przede wszystkim dla kogo świadczysz usługi. Co Twoi odbiorcy zyskają, korzystając właśnie z Twoich usług? Jakie problemy im rozwiążesz? Jakie uczucia będą towarzyszyć klientom, jeżeli skorzystają właśnie z Twoich usług? Na co powinni zwracać oni uwagę przy wyborze usług ochrony? Powinieneś rozwiać obawy i wątpliwości potencjalnych klientów dotyczących Twoich usług. Pokaż swój wyróżnik, dlaczego akurat Twoja firma to najlepszy wybór. A na końcu poproś klienta o akcję, jaką ma wykonać na twojej stronie, np. aby zadzwonił, albo żeby wypełnił formularz kontaktowy. W tym punkcie warto również dodatkowo zachęcić klienta, np. oferując mu natychmiastowe wysłanie oferty, zrobienie kalkulacji lub wysłanie opracowanego, ładnego materiału, np. jak zadbać o bezpieczeństwo domu. To na pewno zadziała. Po drugie. Twoja strona powinna być responsywna, czyli dobrze zaprezentować się zarówno na komputerze, jak i na smartfonie. Obecnie około 50% wejść na strony internetowe pochodzi właśnie ze smartfonów. Na czym to polega? Zobacz. Tu mamy przykładową stronę wyświetloną na komputerze, którą teraz wyświetlę na smartfonie. Widzisz, wyświetla się tak samo, przez co na smartfonie prawie nic nie widać, trzeba powiększyć, wszystko się rozjeżdża. Twoi potencjalni klienci nie będą tym zachwyceni i wybiorą inną stronę. Poprawnie wygląda to tak: na komputerze, a tak na smartfonie. Po trzecie. Strona powinna być czytelna, posiadać prostą nawigację i musi koniecznie szybko się ładować. Kluczowe są pierwsze sekundy, w których klient wchodzi na Twoją stronę. Jeżeli będzie musiał za długo czekać i na dodatek zobaczy mnóstwo pomieszanej treści, jakiś chaos, zrezygnuje i wybierze inną stronę. Ostatnia bardzo ważna kwestia, szczególnie w branży bezpieczeństwa. Strona powinna mieć wgrany i uruchomiony certyfikat SSL, tak jak na przykład tutaj. Jeżeli nie będziesz tego miał, twoi klienci zobaczą komunikat, że strona jest niebezpieczna, a to raczej nie wpłynie pozytywnie na ocenę twojej firmy. Jeszcze gorzej jest, kiedy na stronie logowania do panelu klienta też nie masz tego certyfikatu. Oznacza to, że nie dbasz o bezpieczeństwo logowania swoich klientów. To jest masakra, ale niestety jeszcze się zdarza w naszej branży. Dobrze. Teraz pewnie pomyślisz, że trzeba zainwestować dużo pieniędzy, aby mieć dobrą stronę internetową i że teraz nie masz na to czasu i to nie dla Ciebie ten temat. Mam dobrą wiadomość. Możesz szybko i tanio zrobić bardzo przyzwoitą stronę internetową dla swojej firmy. Wystarczy, że skorzystasz z odpowiednich narzędzi i gotowych szablonów kreatorów dostępnych w internecie. Najłatwiejszym rozwiązaniem na początek jest stworzenie przyzwoitego landing page prezentującego ofertę Twojej firmy i zbierającą kontakty od nowych klientów. Można to zrobić bardzo prosto i intuicyjnie dzięki wygodnym kreatorom, takim jak na przykład w serwisie landingi.pl. Znajdziesz tam wszelkie niezbędne informacje, jak postępować krok po kroku. Jeśli myślałbyś o czymś bardziej zaawansowanym, to masz do dyspozycji serwis wix.com, gdzie masz wszystko, autentycznie wszystko, czego potrzebujesz w internecie, łącznie z podpięciem domeny i certyfikatu SSL. Strona stworzona w tym narzędziu będzie również responsywna, nie będziesz musiał się o to martwić. Natomiast jedną z najbardziej zaawansowanych form jest skorzystanie z systemu WordPress. To jest największe i najbardziej obecnie popularne środowisko do tworzenia stron internetowych. Można tam wgrać wtyczkę o nazwie Elementor, która otwiera ci już niezwykłe możliwości w łatwym tworzeniu i rozwijaniu swojej strony. To wszystko jest dostępne za miesięczny abonament, naprawdę niewielki. Nie potrzebujesz wydawać mnóstwa pieniędzy. Tak więc na pewno jest to w Twoim zasięgu finansowym. Ale trzeba sobie samemu pokombinować albo kogoś po prostu znaleźć, kto ci pomoże. Drugie medium internetowe, zresztą dla wielu bardzo kontrowersyjne, to social media. Najpopularniejsze obecnie to oczywiście Facebook, TikTok czy LinkedIn, który ma charakter bardziej biznesowy. Być może sądzisz, że social media to tylko heheżki albo narzędzie do inwigilowania swoich użytkowników. Są tacy, którzy to lubią, są tacy, którzy nienawidzą. Jednak ty, jako przedsiębiorca, powinieneś spojrzeć na media społecznościowe przede wszystkim jako bardzo dobry i celny kanał marketingowy, gdzie znajduje się 80% Twoich potencjalnych klientów. Nie powinieneś się na to obrażać, tylko zacząć ich tam wyszukiwać i docierać do nich. O tym, jak tworzyć treści w mediach społecznościowych, aby angażowały one klientów, jest nieskończenie wiele materiałów w internecie i trzeba byłoby kilkunastu godzin, aby móc coś więcej opowiedzieć o tym. W opisie poniżej znajdziesz linki do przykładowych materiałów na ten temat. Kolejne narzędzie to e-mail marketing, czyli wysyłanie grupowe maili. To jest ciągle bardzo dobra metoda na komunikację z klientami. W branży ochrony być może nie pozyskasz tym sposobem nowych klientów, ale możesz utrzymać dobry kontakt z obecnymi klientami. W ten sposób wzmocnisz swoją markę, zyskasz profesjonalny charakter i być może rozszerzysz zakres usług. W e-mail marketingu bardzo ważna jest treść. Powinien mieć coś ciekawego i konkretnego do przekazania. Wszyscy jesteśmy zasypywani mailami o promocjach, przecenach lub super ofertach. Żeby się przebić ze swoją informacją, klienci muszą wiedzieć, że właśnie Twój mail jest ważny i ciekawy i że naprawdę warto w niego kliknąć. Takim popularnym narzędziem do mailingu w Polsce jest np. serwis Freshmail. Znajdziesz tam wszystko, czego potrzebujesz: szablony, instrukcje i sprawną pomoc techniczną. Ja korzystam z systemu Mailchimp, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na świecie, jednak nie posiada polskiej wersji językowej, więc może to być jakimś utrudnieniem. Jednak to, co przemawia np. za tym serwisem, to doskonała aplikacja mobilna. Ostatnie medium, o którym chciałbym wspomnieć, to YouTube. YouTube to trochę taki wideo Google, w którym zamiast treści pisanej i zdjęć są filmiki wideo. Ale nie bój się, nie, nie musisz od razu nagrywać pięknych filmów ze sobą w roli głównej. Na początek proponowałbym ci, abyś po prostu zaczął tam zaglądać i wyszukiwać treści. Zobaczysz, jak wiele wartościowych informacji tam jest. Są one podane w bardzo atrakcyjny sposób, miło się to słucha i ogląda. Możesz na przykład zacząć od przeglądnięcia naszego profilu, czyli youtube.com łamane na SaveStar, który możesz zasubskrybować klikając tutaj. Wiem, że to być może wymaga zalogowania się, ale to naprawdę niczym nie grozi. To jest bezpieczne i robi to ponad 2 miliardy ludzi na całym świecie. Spokojnie możesz dołączyć do tej społeczności. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jak sądzisz, co sprawi, aby twoi klienci odwiedzali twoją stronę internetową? Jak spowodować, aby treści, które publikujesz w social mediach, wyświetlały się twoim potencjalnym klientom? Zobacz. Wyobraź sobie taką sytuację. Inwestujesz w kawiarnię, wynajmujesz lokal, kupujesz sprzęt, zatrudniasz kucharza i kelnerów, ale zapominasz o pięknym szyldzie, ładnej wystawie i potykaczu na chodniku. Jaką szansę ma Twoja kawiarnia na to, że klienci będą tam wchodzić, jeżeli obok widzą pięknie wyeksponowany inny lokal? Tak samo jest w internecie. Zainwestowałeś w stronę internetową i w profil w social mediach, musisz zainwestować w reklamę. Inaczej będzie tak, jakbyś napisał wspaniałą książkę i wsadził ją do szuflady. No, świat się o niej nie dowie. Na koniec. Można zadać pytanie, jak robić dobrze marketing? To jest trudne pytanie i nie ma na niego prostej odpowiedzi. Set Godin w słynnej już książce, To jest marketing, uważa, że dobry marketing to służba. Ja to rozumiem tak, że marketing to nie jest budowanie pomników sławy i wielkości firm w internetowym świecie. Marketing nie powinien być też nachalną reklamą. Marketing ma za zadanie pokazanie i przekonanie klienta, że to właśnie Twoja oferta jest najbardziej dopasowana do jego potrzeb i że to Twój produkt rozwiązuje konkretne problemy, realizuje konkretne zadania. Marketing służy do zatroszczenia się o klienta. Tylko tyle albo aż tyle. Podsumowując, e-marketing to ogromny ocean możliwości, a w tym materiale opowiedziałem jedynie o malutkiej kropelce. Jeżeli ten temat ci się spodobał i chciałbyś dowiedzieć się więcej, lub masz pytania, to napisz o tym w komentarzach poniżej. Przygotuję odpowiedzi, a jeśli trzeba będzie, to również kolejny materiał poświęcę tej tematyce. Tymczasem proszę o łapkę w górę, czyli tak zwanego lajka like oraz subskrypcję. Będzie to dla mnie najlepszy napęd do tworzenia kolejnych materiałów. Dziękuję wam za uwagę. Transformujcie się. Cześć.